Dzień dobry, kochani, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Jak w każdy powszedni dzień o 11.11 pojawiam się tutaj, żeby opowiadać o mojej pasji, o mojej pracy, o mojej miłości, o energiach, które maluję, o tym, co jest w polu ziemi, o tym, co... o tym, czego teraz wszyscy doświadczamy i o tym, jak sobie z tym radzić. No i o różnych takich, opowiadam o różnych takich naszych tutaj ziemskich, ludzkich wyzwaniach. O, bo nie lubię słowa problemach, wyzwaniach. O tym, z czym się mierzymy i... Czekajcie, bo mi się tutaj nie wyświetla. Widzę, że ktoś już się pojawia, ale coś mi... A, jest ta gadka. Gabrysia, cześć dziewczyny. No dobrze. Tak się pomalutku, znaczy pomalutku. Zastanawiam się, ile tutaj jeszcze... Ile tu jeszcze różnych tematów będę miała i czy będę miała o czym tak opowiadać. Fajnie by było, gdybyście mieli jakieś takie rzeczy, które Was nurtują i byście mi tutaj podrzucali, to byłoby łatwiej. Bo wiecie, jak tak jak nic nie czuję w energii, o. To przywitaj się ładnie. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dobra. Tylko już mnie nie rozpraszaj, milionownik. Tak jak wczoraj. Dobra. I... No. No już. To ja idę na trampolinę. Dobrze, idź na trampolinę. Leć. Pa, pa. Pa. Dobra. Słuchajcie, tak sobie myślę, że... Jak nie ma nic takiego, wiecie, takiego, co tam albo przygniata, albo rozpiera w energiach, no to czasami przydałoby mi się jakieś takie tematy, które wy byście mi podrzucali. A dzisiaj tak myślę, że dzisiaj bym chciała poopowiadać o, wiecie, o czym, o mocy rytuałów. I takie bym Wam zadała pytanie, czym się różni według Was rytuał od rutyny? My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wiele rzeczy wykonujemy na tak zwanym automacie, że robimy coś bardzo automatycznie, odruchowo, bezmyślnie, tak naprawdę bezmyślnie. I to często widać po tym, jak na przykład wychodzimy z domu i zamykamy drzwi, a później się zastanawiamy, czy żeśmy te drzwi zamknęli. Nie? To jest właśnie to. To jest taka jazda na autopilocie, że nie jesteśmy tak naprawdę obecni, nie jesteśmy uważni, nie jesteśmy w tym słynnym tu i teraz. Nie ma tej naszej świadomości tak do końca w tej czynności, którą wykonujemy, tylko myślami, ciałem, duchem jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Albo w przyszłości, bo się zamartwiamy na przykład o pieniądze, tak? Może anioły podpowiedzą, jak wyzbyć się spod świadomości złych przekonań o pieniądzach? Fajne pytanie. Żeby się tych przekonań wyzbyć, trzeba tak naprawdę wiedzieć, jakie się ma przekonania o pieniądzach. I to jest taka praca do wykonania, którą trzeba sobie zrobić. Jest mnóstwo pytań dotyczących pieniędzy. Ja pracuję w ten sposób, że zadaję sobie, jeżeli chcę wytropić jakieś przekonanie, o którym nie mam pojęcia, które mnie blokuje i hamuje. Cześć Agnieszko.
to biorę zeszyt, zadaję sobie pytanie i zaczynam na nie odpowiadać tak szybko, bo to nie można się za bardzo zastanawiać. Te odpowiedzi przychodzą tak dosyć szybko i trzeba je zapisywać. I wtedy one wypływają często takie przekonania, o których nie mamy pojęcia, że w ogóle gdzieś tam są w tym naszym życiu. I jeżeli o nich nie mamy pojęcia, nawet chyba wczoraj o tym mówiłam, to rządzą nami z ukrycia. To nam się wydaje, że właśnie chcemy te pieniądze, chcemy, otwieramy się na obfitość, na pieniądze i tak dalej, ale one nie płyną do nas, bo podświadomość to blokuje, bo zatrzymuje to, co mogłoby płynąć, bo na przykład pieniądze kojarzą nam się z... Trzeba zobaczyć, jak możesz sobie kto mi to tam zadał pytanie? Juliet. Możesz sobie zadać pytanie, co się w Twoim domu mówiło o pieniądzach? Jak Ty czujesz pieniądze? Czy pieniądze są złe, czy są dobre, czy są brudne? Co przeważnie mamy takie myśli, że pieniądze szczęścia nie dają? To są rzeczy, które słyszymy w dzieciństwie, a które gdzieś tam osiadają głęboko w nas i w ten sposób rządzą nami. Żeśmy robiły taki rytuał na warsztatach z tym wewnętrznym, ze szczęśliwym dzieckiem, gdzie żeśmy właśnie tropiły te przekonania. A na przykład jest takie przekonanie: albo pieniądze, albo miłość. Nie można mieć jednego i drugiego, więc podświadomie chcemy miłości, więc pieniądze odrzucamy. Pieniądze można zarobić tylko ciężką pracą. Bez pracy nie ma kołaczy. Tego jest mnóstwo. Albo możesz mieć na przykład zapisane gdzieś w swoim ciele pamięć taką, że przez pieniądze straciłaś życie, że ktoś cię zabił, że nie wiem, ktoś cię okradł. Pieniądze kojarzyły się z niebezpieczeństwem. No właśnie, z zeszytem. Tak, że wtedy to wszystko wypływa. Zadajesz sobie pytanie i piszesz. Pieniądze są dla mnie, 3 kropki i zaczynasz pisać. Pieniądze kojarzą mi się, czy bogactwo. Mamy też takie przekonania, osoby, które się rozwijają duchowo, że duchowość i pieniądze to zupełnie do siebie nie pasuje, że to trzeba wręcz odrzucić, że pieniądze nie są duchowe, pieniądze śmierdzą, pieniądze są, ci, którzy mają pieniądze, to są krętacze, to musieli się dorobić, musieli... albo oszukują, albo kogoś okradają. Tego jest mnóstwo, naprawdę. I to wszystko trzeba wytropić. Jak robiłyśmy to na tych warsztatach, to wiecie co, mnie się pokazało na przykład to, że ta energia pieniądza, bo to pieniądze to jest energia. Energia pieniądza jest tak bardzo zmanipulowana, podobnie jak energia seksualna, ta nasza energia życiowa, że ona wręcz domaga się tego, żeby ją oczyścić, żeby zdjąć z niej te wszystkie właśnie takie etykietki, takie to błoto, którym żeśmy te pieniądze obrzucili, a pieniądze tak naprawdę to jest piękna, czysta energia. Energia, która daje ci to poczucie spełnienia, obfitości, dobrobytku, dobrobytku. Ja wczoraj złapałam siebie. Dobrobytku. I dzisiaj to samo mówię. Ale dobrobytek, fajne słowo. Dobrobytku. Trzeba się, jakby to powiedzieć, trzeba się skupić na tym, każdy dla siebie,
żeby tę energię pieniądza dla samego siebie oczyścić, żeby zdjąć z niej te wszystkie właśnie takie, to błoto, którym żeśmy ją obrzucili. I jak my żeśmy to zdejmowały w czasie tego rytuału, który sobie zrobiłyśmy na przyciągnięcie obfitości, przyciągnięcie pieniędzy, to na końcu wyszło nam na przykład, mnie się pokazało coś takiego właśnie, że pieniądze są niewinne, że pieniądze są miłością. Zobaczcie, jeżeli wprowadzisz sobie taką myśl, pieniądze są miłością, i samo to zaczniesz sobie powtarzać, zaczniesz sobie, jakby wprowadzisz sobie taką myśl, to te pieniądze w taki sposób zaczną do ciebie, zaczną z tobą pracować. One będą chciały do ciebie, znaczy zaczną wtedy przychodzić, tak? Bo nie ma już tego, że albo pieniądze, albo miłość. Pieniądze są miłością. Mnie takie słowa przyszły na sam koniec tego naszego procesu, więc aż sama się zadziwiłam i poczułam, jak ta energia w tym momencie, jak ona się ucieszyła, jaka to była dla niej taka radość. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale mówię, ten rytuał nasz właśnie w ogóle z ogniem, z tym, że żeśmy zapisywały te wszystkie przekonania, które miałyśmy o pieniądzach, wszystko to, co nam wychodziło, i żeśmy to paliły i później właśnie wprowadziłyśmy do swojego systemu, do swojej energii nowe przekonania dotyczące pieniędzy. Takie, które wspierają, takie, które zapraszają tę energię pieniądza do naszego życia. Śmiesznie, bo miałam opowiadać o rytuałach i o rutynie. No ale fajne, pytanie fajne, więc warto naprawdę dla samego siebie tropić te przekonania, które nas blokują, nie tylko w kwestii pieniędzy, ale w ogóle w kwestii relacji, w kwestii życia, lekkości życia, ciężkości życia. Też mam mnóstwo takich w kwestii właśnie pracy, że praca, czym jest dla ciebie praca, dlaczego twoja pasja nie może być pracą. Mnóstwo mamy tego, a jest teraz ta energia, właśnie energia majańska Kimi, która pomaga pozbyć się tych przekonań, pomaga je właśnie wytropić, zobaczyć, postawić przed sobą. Jak sobie zapiszesz, jak ci wypłynie to podczas pisania, że takie masz przekonanie i tak to, że jest coś takiego, to dużo łatwiej jest powiedzieć: o nie, to nie jest moje, to nie należy do mnie. Ja tego, nawet jeżeli kiedyś to u mnie funkcjonowało, to teraz moja prawda jest już inna. Ja sobie to przekonanie zamieniam. Warto jest, jak zobaczysz takie przekonanie negatywne dotyczące czegokolwiek, to warto jest sobie od razu to przekonanie zamienić na takie przekonanie, które będzie cię wspierać. Czyli jeżeli masz przekonanie, że pieniądze szczęścia nie dają, warto sobie zamienić na przykład na: pieniądze są miłością, pieniądze przynoszą obfitość. Dzięki pieniądzom mogę spełniać marzenia swoje i moich dzieci, innych ludzi. Tak, można się dzielić pieniędzmi. Więc jest mnóstwo tego, tylko właśnie warto pamiętać o tym, że jeżeli zobaczysz to przekonanie takie blokujące i uwolnisz je świadomie ze swojego systemu, to żeby je zastąpić czymś nowym. Tak? Tym nowym przekonaniem, które będzie ciebie wspierało. No i trzeba wykonać taką pracę, która będzie polegała na tym, żeby sobie jak najczęściej powtarzać. Więc sobie trzeba zapisać to nowe przekonanie
jak najczęściej sobie o nim przypominać, powtarzać sobie na głos. Na przykład mój świat się o mnie troszczy, tak? Wszechświat, czy na przykład jest obfitość pieniędzy na świecie. Pieniądze są dostępne. I powtarzać sobie to jak najczęściej, tak żeby to nasze ciało się przyzwyczaiło do tego nowego myślenia, żeby zastąpić, bo wiecie, jak to jest, nasza rzeczywistość jest zdeterminowana tym, co my myślimy, więc te myśli trzeba naprawdę bardzo świadomie tropić w swoim umyśle i trzeba je zastępować. Jeżeli tylko widzisz, że zaczynasz się martwić o rachunki, o Boże, co to będzie, jak ja zarobię, to natychmiast łapiesz się na tym i natychmiast zaczynasz powtarzać sobie, trzeba się zmusić na początku, zmuszasz się do tego, że zaczynasz sobie powtarzać te przekonania, te myśli, które czujesz, że ciebie poszerzają. Wypisać sobie na początek, znaleźć, nie wiem, afirmacje dotyczące obfitości, właśnie pieniędzy, tylko żeby mówić o pieniądzach, przywoływać te pieniądze. Znaleźć sobie, czy wymyśleć sobie takie właśnie krótkie zdania w czasie teraźniejszym, takie, że to już jest, mój świat się o mnie troszczy, tak, a nie, że będzie się troszczył, że będę miała jakieś tam, będę kiedyś, będę miała pieniądze, bo zawsze będzie to kiedyś, to musi być w czasie teraźniejszym, że to już jest i ty mówiąc to, czujesz, że to już jest, że to płynie do ciebie albo już się tak czujesz. I na tym polega ta praca. Nie wierzę, mi to trudno przychodzi, bo nie wierzę w afirmacje. W sensie nie wierzę w to, co mówię i to nie działa. No właśnie, bo jeżeli nie wierzysz, to nie działa. To właśnie chodzi o to, żeby samą siebie przekonać, nie? Żeby mówić to z takim... Ja to robię tak na przykład, że zawsze jak, nie wiem, na przykład ktoś napisze do mnie, Ania chce się umówić na sesję, to ja od razu mówię, wow, dziękuję, mój świat się o mnie troszczy, nie? W takich momentach mówię, kiedy dzieje się coś dobrego, mówię, mój świat się o mnie troszczy. I wtedy łatwiej mi jest w to uwierzyć, tak? Bo to się dzieje. Albo jak nagle się pojawią jakieś pieniądze, nie wiem, jak sprzedam jakiś obraz, super, mój świat się o mnie troszczy. Pieniądze płyną do mnie szerokim strumieniem. I jak sobie to w takim momencie, cześć Tereska, jak sobie to w takim momencie zaczniesz powtarzać, to poczujesz, że to jest prawda, tak? Że nie oszukujesz sama siebie. I później jest już łatwiej, bo kolejny krok to jest taki, że jeżeli dzieje się coś takiego, co nas wytrąca z równowagi, na przykład dostaję rachunek za gaz 1000 zł, nie? I mówię tak, i pierwszy moment, o Jezu, skręca cię, a za chwilę mówię sobie, nie wchodzę tam, nie? Nie wchodzę w ten strach, tylko biorę sobie powietrze, mówię, okej, mój świat się o mnie troszczy, dzięki temu rachunkowi mam ciepło w domu, spokojnie zarobię te pieniądze przyjdą do mnie, bo mój świat się o mnie troszczy, Bóg płaci moje rachunki, różne rzeczy można sobie mówić, trzeba to sobie mówić na głos, powtarzać, myśleć i w końcu w to uwierzysz, no nie ma innej drogi, jeżeli my żeśmy byli karmieni przez całe swoje życie, takimi właśnie przekonaniami, które nas blokowały, które nas ściskały, to potrzeba teraz dużo czasu, no może nie tyle samo, co żyjemy, bo nam starczy życia, nie starczy życia. Ale to jest kwestia świadomości, kwestia tej pracy, kwestia wykonania tej pracy takiej, żeby rzeczywiście przywoływać te dobre myśli do siebie, te myśli, które będą ciebie wspierały.
będą Ciebie zasilały, a nie pozwalać, żeby Twoim życiem rządziły te przekonania, które nie są Twoje. Fajne jest to pytanie z Access Bars. Jeżeli pojawia się ten strach, pojawia się to, że właśnie, o Jezu, co to będzie, to zadać sobie pytanie, czy to należy do mnie? Nie? I jak sobie zadasz takie pytanie, to już masz to, zatrzymujesz się i sprawdzasz, czy to należy do mnie. I nawet jeżeli to jest Twoje przekonanie, to prawdopodobnie, a raczej na pewno, nie jest Twoje. Zostało Ci wszczepione, tak jakby, tak? Przez rodziców, przez społeczeństwo, przez dziadków, przez kogokolwiek. Zostało Ci wszczepione, czyli czy to należy do mnie? Nie, to nie jest moja prawda. Ja wybieram dobrobyt, ja wybieram dostatek, wybieram spełnione życie, wybieram swoje marzenia. To nie jest, jeżeli coś takiego powiesz, to nie jest to, nie oszukujesz siebie, tak? No chyba, że nie wybierasz tego, no to wtedy tego nie mówisz, tak? Ale jeżeli wiesz, czego chcesz, to jest ważne, żeby wiedzieć, czego się chce, bo my przeważnie nie wiemy, czego chcemy. To też warto jest sobie usiąść, zadać sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę, o czym ja marzę, jakie są moje pragnienia, jak chcę służyć światu, jak chcę się dzielić sobą, jak moja dusza chce się realizować tutaj na ziemi, jakie są jej pragnienia. Odpowiadasz sobie na te pytania, a później sobie to w ramach tych afirmacji mówisz o tym, co wybierasz. Jeżeli mówisz to świadomie, tak, to się zaczyna dziać, to przyciągasz do swojego życia, bo skupiasz na tym swoją uwagę. Tam, gdzie skupiasz uwagę, tam płynie energia. No to jest wiadome. Tylko trzeba to robić, czyli żeby to działało, to trzeba to praktykować. Praktykować, to jest codzienna, naprawdę codzienna praca. To nie jest tak, że się powie jedną afirmację raz dziennie i koniec. To naprawdę trzeba praktykować, przypominać sobie na początku, świadomie sobie przypominać, a później to już zobaczysz, że te myśli w Twojej głowie zupełnie inaczej płyną, że to są naprawdę tych myśli wspierających jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. One zaczynają zaczynają przeważać. I znów wyrzut sobie, że czegoś nie robię. O masz. No i cóż mam Ci powiedzieć na to? To rób. Jak chcesz mieć efekty, to rób. No naprawdę to jest podstawa. Myśleć, dlatego zaczęłam tego live'a o tych rytuałach, nie? Że ja robię coś takiego, że ja jakby przechodzę z tego trybu pilota automatycznego, czyli z trybu rutyny na rytuały. Rytuały to są dla mnie takie czynności, które ja robię bardzo świadomie, robię w jakimś konkretnym celu, z intencją. I ja mam tych rytuałów coraz więcej. I dążę do tego, żeby cały mój dzień był wypełniony takimi, że cokolwiek robię to świadomie, z uważnością, z pełnym tym byciem tu i teraz, tak? Czyli mam rytuał taki, że sobie rano wchodzę do sauny, pielęgnuję sobie swoje ciało bardzo długo, poświęcam czas sobie, daję sobie ten czas. Później sobie schodzę na dół, tutaj mam zrobione świątynie dla każdego żywiołu. Zaczynam dzień od tego, jak tu sobie zejdę na dół, że śpiewam dla każdego żywiołu, witam się z nim, przywołuję go do swojego życia, przywołuję tą energię, które Agnieszka, masz przecież, zrobiłaś sobie też te świątynie,
czy pracujesz też z żywiołami, to zacznij je zapraszać do swojego życia, zacznij z nimi pracować. One naprawdę, ponieważ mamy wszystkie żywioły w sobie, więc jeżeli przywołasz te żywioły, które są z zewnątrz, one też będą z tobą pracować, będą cię niesamowicie zasilać. Później kolejnym rytuałem moim jest to, że teraz sobie na przykład ćwiczę, bo zauważyłam, że to ciało jest jakieś już sztywne, więc sobie ćwiczę i też mam z tego niesamowitą taką przyjemność, jakby wchodzę w to ciało, czuję, jak ono się z każdym dniem jest coraz bardziej takie już elastyczne. Czuję, jak mi to dobrze robi, jak ja się dobrze czuję po tym, tak? Kolejnym rytuałem jest przedszkola zamknęli. Nie wiem, jak się są. No wiem. No to z dziećmi trzeba robić. No wiem, jak to jest. Nie wiem, jak się nazywa. Później kolejnym rytuałem jest to spotkanie z wami, to, że ja sobie, żeby coś tutaj mądrego powiedzieć, mam nadzieję, że mądrze mówię, to gdzieś też muszę się zatrzymać, muszę być bardzo, bardzo uważna na to, co się dzieje, na to, co czuję, na to, co mówię, na to, co płynie, tak? Bo raczej mówię to, co płynie, to, co w danym momencie ma być powiedziane. Znowu jest to dla mnie rytuał, znowu jest to taki moment zatrzymania i tego takiego zebrania swojej energii. 100% mojej energii wraca do mnie i ja tutaj jestem 100% dla was, tak? I tak dalej. Już nie będę wszystkiego wymieniać, ale znajdźcie sobie, bo to jest fajne, żeby znaleźć sobie na początku jedną małą rzecz. Twój własny, osobisty rytuał, który sprawi, że przywołasz te 100% energii do siebie. To może być naprawdę robienie herbaty. Jestem pod kolor. Tak. To może być robienie herbaty takie, że naprawdę skupisz się w 100% na tym, żeby nalać wodę, żeby sobie wziąć jakąś fajną, ładną filiżaneczkę, żeby, nie wiem, sobie dodać coś tam fajnego do tej herbaty, żeby usiąść i później sobie w takiej ciszy, w spokoju wypić tą herbatę, w takim skupieniu, w tym, że to jest czas dla mnie, to jest mój rytuał, zapalić sobie nawet jakąś świeczuszkę, włączyć muzykę. No, nie wierzę, że nie jesteśmy w stanie w ciągu całego dnia wygospodarować pół godziny dla siebie. Wziąć sobie wtedy na przykład zeszyt i zapisać cokolwiek, jakieś pytanie do tej swojej duszy. Nawet jak nie przyjdzie ci żadna odpowiedź, to zapisz pytanie, ale ono już będzie zapisane i już gdzieś będzie krążyło w przestrzeni i ta odpowiedź do ciebie przyjdzie. Może nie teraz, jak pijesz tą herbatę, a może następnego dnia przyjdzie ta odpowiedź. To są takie te rytuały codzienne, mają wielką moc. Dobrze, kochani, bo tam strasznie się rozgadałam. I teraz a propos rytuałów, widzicie, kolejnym rytuałem naszym tutaj już jest to, że śpiewamy sobie, że znowu jest to chwila takiego zatrzymania, przywołania takich energii, które będą nas wspierać i zasilać, bo o to chodzi, żebyśmy byli coraz bardziej świadomi tych energii, które są w naszej przestrzeni, a nie tych, które są, a o których nie mamy pojęcia i które nas tam z różnych stron wysysają, rozpraszają i zakłócają i blokują. Wymieniamy energię, zamieniamy tamte energie na takie, które będą wspierające i zasilające. Więc dzisiaj zaśpiewamy sobie pieśń Błogosławieństwo Żywiołów. Można w ten sposób się witać z żywiołami codziennie rano, przywoływać je do siebie i one naprawdę, uwierzcie mi, ja to wiem po sobie,
one bardzo mocno wtedy zaczynają z nami współpracować, zaczynają nas karmić. Pieśń, która powstała, no powstała, przyszła do mnie i uwielbiam ją. Błogosławieństwo żywiołów. Zapisywać pytania koniecznie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie.
Błogosławię ziemię, po której stąpam. Błogosławię wodę, która we mnie płynie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Błogosławię powietrze, którym oddycham. Błogosławię ogień, który we mnie płonie. Dobrze, kochani, można sobie to śpiewać jako rytuał, można sobie swoją własną pieśń wymyśleć. Ja mam jeszcze jedną pieśń, jak się witam z moimi żywiołami. Może wam zaśpiewam jutro. Dobra, kochani, dziękuję bardzo za dzisiaj. Troszkę się nam przedłużyło, ale fajnie, że tam. Także jak macie jakieś pytania i nurtujące, to możecie podrzucać, możemy sobie dyskutować na ten temat i rozkminiać, bo to najbardziej lubię. Dobra, dziękuję wam i zapraszam na jutro na 11:11. Buziaczek, pa, pa.